Na poprzednim kempingu dowiedzieliśmy się, że pies jednego właśnie tam z sąsiadów zjadł taką gąsienicę i od razu zdechł. Więc... Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj przyjechaliśmy do El Rocio, ponieważ Kasia chce się przejechać na tym koniu pięknym. To jest ogier. Kasia, nie boisz się? Ja to zrobię. No jest lekki stresik, taki dreszczyk. Tak, przyjechaliśmy w ogóle do kościoła, więc Kasia ma takie ładne buty. Ja nie wiem, czy w takich butach można na koniu jeździć. Nie wiem, ale zapytamy. Całe burzone są, w ogóle całe miasto, jak już Kamil mówił, jest tutaj pokryte piaskiem, więc no. Nieźle się idzie wybrudzić. No będziemy się śmiać, jak Kasia będzie wchodzić. Pierwszy raz. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale wczoraj jedną dziewczynę obserwowaliśmy. No, jak się męczyła. Jedną nogę. No. Potem tak brzuchem się położyła i przełożyła drugą. Jej. Czekamy teraz na właściciela. A tu jest chyba. O, jest pan. Także zapłacimy i Kasia się przejedzie na koniu. Przejażdżka kosztuje 5 euro, czyli euro drożej niż za kucyka, bo tak. Kucyki 4 euro. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że jest 10 euro. No i dwie rundki dookoła tego placu można się przyjechać. Nie, tam i z powrotem. Aha. Nad nami krążą bociany, za miesiąc polecam do Polski. Kasia wchodzi. Musisz się odbić. Brawo, Kasia. Za pierwszym razem. I mam prowadzić? Nie. Ale foto? Ja ora nie odrobię. Zrobimy Kasi fotkę. 3, 4. Super. Kasia ma fotę. To lo ponga por este ladito que va la yemita, por el centro de la plaza. Jejka, żeby mnie nie ugryzł, ja się boję. Fajnie, Kasia? Ekstra! Aha! Stopa! Czekajcie, muszę zmienić rękę. Chodź tutaj, koniku. Sto razy lepiej niż na wielbłądzie. Tak? Jejku, ale fajnie. Ale czuję oddech tego konia na ręce, ja się boję, bo tak wielgota. Kasia, nagrywaj. Kamil mnie prowadzi. Jejku, fajnie jest. Dzieci tam są z tyłu gdzieś? Idą za nami. Uważaj, Ania. Ale fajnie. Piękny ten konik. Fajnie, fajnie. Takiego konika mieć. Tajni. Już się boję, jak mam zejść. Tak samo jak weszłaś. O, galopuje. Aha, on chce jeść, aha, czyli tam musi wyjść. Dobra, okej. Okay. Musimy iść tam, gdzie jest piasek, bo koń chce do trawy sobie podjadać. Zobaczymy, jak Kasia schodzi. No. Piękny konik. Jeszcze ja się potem przyjadę, ale Szymuś chce iść do samochodu, więc na razie musimy zaspokoić potrzeby. Pan sprzedaje truskawki. Kupiliśmy takie coś. 2 kilo tu jest. Taką skrzynkę. Ile to jest? 2 kilogramy. Będziemy teraz myć. 8 euro. Ale dał nam na próbę. Jak szliśmy, to nas poczęstował i są bardzo słodkie. Co, myjemy? Biorę nasz baniak. To jest podstawowa, to jest najważniejsza rzecz w naszym samochodzie. Mycie owoców i rąk. Tak w ogóle jest niedziela. Jesteśmy ubrani w koszule, więc teraz muszę się przebrać w krótki rękawek. Kasia, też się przebierasz? Co? W jakąś piękną koszulkę.
ugryzienia. I pokaż, jak wygląda w środku. Co, Szymuś? Daj umyć. I tą. A teraz opowiem trochę o miejscu, w którym się znajdujemy. Miasteczko El Rocio przez większość roku jest nieco zapomniane. Leży na uboczu, z dala od głównych dróg Hiszpanii. Mieszka tutaj około 1600 osób. Jest jednak czas, w którym miasteczko zmienia się nie do poznania. Na około tydzień przed zielonymi świątkami, które wypadają w maju lub w czerwcu, przybywa tutaj około miliona osób z różnych części Hiszpanii. Przybywają oni do sanktuarium, w którym przechowywana jest figura Najświętszej Marii Panny od porannej rosy. Figura nazywana jest także Białą Gołębicą i słynie z wielu cudów, które w tym miejscu dokonała. Legenda głosi, że figurę znalazł kiedyś w koronie drzewa pewien myśliwy z pobliskiego Almont. Chciał ją zabrać do domu, ale mimo kilku prób figura w tajemniczy sposób powracała zawsze na swoje miejsce. Przyjechaliśmy do miasteczka Matalaskania. Wysadzam Kasię, tutaj z dziećmi na zakazie stoimy, a ja będę musiał znaleźć jakieś miejsce parkingowe. Jest mnóstwo ludzi. Oni pójdą na plażę, a ja tam dojdę. Damy tylko jeszcze koc Kasi, żeby mogli na czym siedzieć. Proszę. Okay. Zaparkowałem na jakimś osiedlu. Teraz muszę iść z 700 metrów. Ale to wszystko przez to, że dzisiaj jest niedziela i wszyscy przyjechali właśnie nad ocean. Przyjechaliśmy tutaj z sentymentu, ponieważ 8 lat temu byliśmy w tym miejscu z Kasią, kiedy jeszcze nie mieliśmy dzieci. Mieszkaliśmy wtedy w samochodzie i nie mieliśmy prysznica. I zawsze kąpaliśmy się pod prysznicami na plaży. I tutaj jest właśnie gdzieś ten prysznic nasz sławny, pod którym się kąpaliśmy i nie uwierzycie, przyszedł lis do nas i po prostu my się kąpiemy po ciemku, bo to była północ, a ten lis obok nas tutaj chodził i to było dla nas takie przeżycie. Dlatego wróciliśmy do tego miejsca, żeby zobaczyć, jak tutaj się zmieniło. To było gdzieś tutaj, tutaj była taka kładka, jak widać jest rozebrana, a prysznic był na samym końcu. Tak, to było to miejsce. Tutaj był prysznic. I nie wiem czemu, ale wtedy mi tak serce biło, jak tego lisa widziałem. Myślałem, że on ma wściekliznę, że się nie boi ludzi. No był od nas, nie wiem, z 2 metry, podchodził do nas po prostu bez żadnego stresu. Tak jak mówiłem, jest mnóstwo ludzi, tak jak w sezonie letnim, chociaż jest luty. Nadia już mnie odnalazła. Idziemy na kocyk. Punktem szczególnym jest taka jakby wieża zatopiona w oceanie. Nie wiadomo, skąd ona tutaj się wzięła, ale ten element jest wymurowany. Tak wygląda nasza miejscówka. Dzieci się już bawią tutaj w piasku, ale ja wam powiem, że jakbyście tam szli prosto, to zaczyna się park Donana i z takiej piaszczystej plaży, gdzie nic nie ma, po prostu jakby kreska i od razu się zaczynają muszle, tam jest zakaz zbierania muszli, więc przepięknie jest. Później tam pójdziemy i wam pokażemy. Na razie niech się dzieci pobawią, my też sobie odpoczniemy. Także do zobaczenia za kilkadziesiąt minut. Piasek. Jesteśmy już w samochodzie i teraz wam pokażę, jak to wygląda. Matalaskania jest takim miastem w kształcie prostokąta i żeby dostać się do granicy parku, który jest właśnie tutaj, trzeba jechać 13 minut i zobaczcie, tutaj jest granica, dosłownie jest prosta granica i plaża kończy się w tym miejscu i od tego miejsca zaczynają się już muszelki, także jedziemy tam zobaczyć. A gdzie jest trójkąt? Prostokąt. Prostokąt. I tutaj. Gdzie prostokąt? No tak. Zobaczcie. Gdzie? Taki prostokąt. Widzisz, Ania? Cyk, cyk, cyk. No, cyk, cyk, cyk i musimy tak dojechać. I dojechaliśmy do tego miejsca. Zobaczcie, tu jest mnóstwo kamperów. Śpią sobie tutaj ludzie na dziko. A my idziemy tutaj. Tutaj jest wejście do Parku Narodowego. A ja wam pokażę baner. Park nazywa się Donana. My chyba źle to czytamy. To powinno się czytać Doniana. I to miejsce znamy z tej książki 500 cudów świata, którą mamy i czasami właśnie jeździmy w miejscówki z tej książki, także zobaczcie teraz sobie przebitkę i opis tego miejsca. Podobno jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, dlatego tutaj przyjechaliśmy. No i faktycznie jest wyjątkowe to miejsce. Warte przyjechania. Kasia idzie z kurtkami, bo trochę komary gryzą. Ja tam na krótki rękawek, ale dziewczyny chcą kurtki. A tak nazywa się to miasto, Matalaskanias. I tu jest wejście do parku o nazwie Matalaskanias. Park Narodowy Doniana. I doszliśmy do najfajniejszego miejsca, gdzie są właśnie te kładki. I chodzi się po prostu tymi kładkami po tych wydmach.
i można szukać właśnie skorpionów, węży i jaszczurek. Co, Szymuś? I właśnie dlaczego tu jest plaża? No to jest wydma, Szymek. Szymuś, nie schodź, bo tam skorpiony mogą być. Chodź tutaj. Tu jest gdzieś taka informacja, pamiętam, że jest właśnie trzeba uważać na skorpiony, węże i inne gady. Ania znalazła mrowisko. Co zjedzą? Gdzie? Tutaj. O, zobaczcie, tu są ślady jaszczurki. Pokaż. Widzicie? Tu szła. Tutaj szła, zobaczcie, jak fajnie. Pokaż, gdzie? Tu, Szymuś. Tu? Tu. Widzisz te ślady? Tak. A może co jakiś czas są ławeczki i śmietniki, można odpocząć. I czasami kładki się kończą i trzeba przejść przez wydmę i odszukać drugi koniec kładki. Tutaj? Nie, tutaj. Nadia chce iść tam. Ślady bardzo dużo ludzi. Nie, to są ślady zwierząt. I kolejne kładki są, ale słuchajcie, tak gryzą komary, nie wiem czy wy to widzicie, ale właśnie jakaś chmara mnie dopadła. Dzieci nie dały rady, jest za dużo komarów, więc ja tylko pójdę tą trasą i przejdę ją całą, nie wiem czy całą, czy tam część. Ale trochę są też dzieci zmęczone, bo byliśmy za długo na słońcu, na plaży i wszyscy są zmęczeni, więc nie mają ochoty już chodzić po tym piachu. A ja tak właśnie z sentymentu idę sobie pochodzić, bo chciałem wrócić do tego miejsca. Mnie też komary pogryzły, więc się ubiorę w długi rękaw i jeszcze w kaptur i teraz można zwiedzać. Dotarłem do drogi, która biegnie do oceanu. Tak, idę i zobaczcie, ile tu jest śladów węży. To wszystko zrobiły węże. Przez całe kolejny idę, widzę ślady węży. Także trzeba uważać. I doszedłem do plaży po stronie Parku Narodowego. I zobaczcie, 8 lat minęło. A tu ani jednej muszelki. Jak my byliśmy, to tutaj się przejść nie dało. Tu się chodziło po muszelkach. Jak widzicie, albo nie trafiliśmy w ten sezon tych ślimaków, albo po prostu wszystko zostało tutaj zebrane, albo zmiecione przez fale. Także chciałem wam pokazać fajną plażę z samych muszelek, ale się nie udało. Jest tylko piasek. Także wybaczcie mi za to. Ale jak już widzicie, tutaj nie ma w ogóle plażowiczów. Jest fajna, dzika plaża. No bo to jest park narodowy. Dobrze, moi drodzy, wracam do moich dzieci i jedziemy na kemping. Zauważam jeden plus. Tutaj przy oceanie nie ma w ogóle komarów. Tutaj, jak widzicie, ryzykanci łowią ryby w rezerwacie. Powsadzali wędki. A tak wygląda granica rezerwatu. I zobaczcie, po tej stronie nie możecie zbierać muszelek ani łowić ryb. No ci ludzie tutaj łowią, trochę ryzykują. Ale po tej stronie już możecie łowić ryby i zbierać muszelki. Także tak to wygląda. A ja muszę iść wzdłuż płotu do samochodu. Jest 20:10 i chyba mnie zabijecie, że znowu te dzieci tak źle odżywiam, ale znowu robimy frytki, bo bardzo chciały. Ja też bardzo chcę i Kasia bardzo chce, więc robimy frytki na kolację. Tutaj się patelka robi. Tutaj mam jeszcze garnek z drugą porcją. No i co? Odstraszamy komary. Jest nowy dzień i zaczynamy od ciekawostki. Szymek coś odkrył. Powiedz, Szymek, co odkryłeś? Dżownicę. Taką dżownicę albo gąsienicę, która jest prawie ma metr, odtąd się zaczyna aż tam. Właśnie. Ale ona jest stworzona z kilkudziesięciu małych gąsienic. Zobaczcie. Tata, one są takie małe. Dużo tych... Tata, one no, słuchajcie. Mają jad. One mają jad. Słuchajcie, połączone te gąsienice są na metr i sobie tak idą.
udawając węża. Oj, bo ja nadepnąłem na patyka i przerwałem, przepraszam. Przerwałem korowód. Ojej, dobra, może się jakoś połączą. Idzie, idzie, idzie jeszcze. I kończy się, moi drodzy, w tym miejscu. Także gąsienica jest mega długa. I nie wiem, gdzie one sobie tak idą, ale wygląda to bardzo ciekawie. Na poprzednim kempingu dowiedzieliśmy się, że pies jednego właśnie tam z sąsiadów zjadł taką gąsienicę i od razu zdechł. Więc mieliśmy taką znajomą z Niemiec, miała córeczkę dwuletnią i zbierała te gąsienice i wyrzucała je, żeby jej córeczka nie zjadła przypadkiem. Nie wiem, czy to jest prawda, jak wiecie, co to jest za gąsienica i czy faktycznie jest trująca i śmiercionośna, to napiszcie w komentarzu. Z tego, co wiem, to po prostu pies zdechł po zjedzeniu jednej z nich. Właśnie dokładnie nie wiem, jak nazywa się ten kemping. Jest tutaj napisane Casa del Arayan, ale podejrzewam, że to jest nazwa tej posiadłości tutaj, a kemping nazywa się Don Arayan Park. Ale wrzucę wam link do opisu, więc znajdziecie bez problemu. Tutaj macie ceny. Słuchajcie, odkryłem jeszcze drugą część kempingu. Tutaj trzeba skręcić w lewo i zaczyna się jakby dalsza część tego placu. Tutaj są jeszcze stanowiska na kampery i przyczepy kempingowe, a toalety są tam. Jest drugi basen. No i dojechałem do Aseos, czyli do toalet. Tutaj są domki do wypożyczenia. Pokażę wam, jakbyście chcieli tu przyjechać, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to wygląda. Łazienki są bardzo fajne, bo już tutaj byłem. Co ciekawe, jest tutaj deszczownica w kabinie prysznicowej i takie drzwi harmonikowe, że można po prostu zasłonić sobie ubrania, które tutaj wiszą. Bardzo przydatna rzecz, bo zawsze jak ja się kąpię, to potem mi chlapie na ubrania, a takie drzwi harmonikowe powodują, że ta woda nie leci. I tu są dodatkowe drzwi jeszcze. Tu już są ubikacje, także widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest jeszcze zmywalnia dla dorosłych i dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych, trochę niżej. I Kasia robiła pranie w tym miejscu. Dzisiaj wbijali te pachołki, nie wiem, czy tu kwiatki będą, czy na popiół z papierosów, ale dzisiaj to montowali w kilku miejscach. Tutaj również. No i mamy takie fajne krany do napełniania wody. Tam jest restauracja cały czas czynna, publiczna, można przyjechać nie będąc tutaj na polu. Są bramki, więc z takich atrakcji dla dzieci to właśnie są bramki, boisko. Tutaj jest opona, to jest huśtawka zrobiona z opony. Huśtaliśmy się dzisiaj. Bardzo fajna, bo jest długa lina i tak fajnie można się pohuśtać. A Kasia zrobiła pranie. Jak widzicie, tylko w tym miejscu mamy słońce. Sprzątałem tutaj trochę. Frytki robiliśmy wczoraj i nam się olej wylał. Dobrze, że na tą starą matę, a nie na tą nową. Ale morał taki, że nie warto smażyć właśnie na tych chodniczkach. Nasypałem dzieciom fistaszki, a ja idę na kawkę teraz. Mogę, Ania? Ale nie mam mleka. Dobre są, czy jakieś takie stare? Dobre. Zobaczcie, zabawa w zoo na całego. Te zwierzęta zostały wyłowione oto tą siatką z wody. One się tutaj topiły i zabawa polegała na tym, żeby wyławiać te biedne zwierzęta. No i tylko dwa konie się nie uratowały, a reszta przeżyła. Jutro stąd odjeżdżamy, więc zwijam to wszystko. Także do zobaczenia jutro w drodze do Portugalii. Pa!